Były żołnierz, były funkcjonariusz służb specjalnych, ratownik medyczny, uczestnik misji medycznych i szkoleniowych na Ukrainie, obecnie prezes Fundacji Obrona Terytorialna, magister bezpieczeństwa wewnętrznego Jakub Osipow. Witam. Dzisiejszym gościem w naszym studiu. Miło mi. Czego zaczynamy, panie Jakubie? Może nie panie, więc się nie panujemy. No, na luzie. Na luzie. Zaczynamy od tego, że spotkało się dwóch żołnierzy rezerwy. Ja nie byłem nigdy żołnierzem. Tak, ty jesteś żołnierzem rezerwy. Tak? Ja jesteśmy żołnierzami rezerwy. Mamy broń, mamy samochody terenowe i pogadamy sobie o obronie kraju. To może zacznijmy od tego, jaka jest twoja historia, jeżeli chodzi o służbę. Bo tam były żołnierz, były funkcjonariusz, ratownik. Skąd w ogóle to takie zainteresowanie? Skąd to się wzięło? Jest taka jedna słynna scena filmu, który każdy z naszych generacji oglądał. Silne chłopaki wsiadają do śmigłowca, lecą tym śmigłowcem, leci rock'n'roll. Oni sobie żartują, plują sobie pod nogi tytom. Potem robi się poważna atmosfera, zapala się czerwona lampka, wyrzucają liny ze śmigłowca i zjeżdżają do dżungli. Jest takie fajne ujęcie, jak tyłkami przez te liście palm przejeżdżają. Ja mam 7 lat, oglądam tę scenę i mówię, to jest to, co chcę w życiu robić. Który to był film? Nie poznajesz? No nie, bo ja Komando, Van Damme. No to jest z tej samej serii. Myślę, że tutaj większość ludzi rozpoznaje tę scenę. Ta jedna konkretna scena właśnie, śmigłowiec, paka kumpli, zjeżdżanie na linach, giwery jakoś. Ale ja już od przedszkola pamiętam, że największym wydarzeniem mojego dzieciństwa to było, jak mi mama rewolwer kupiła na kapiszony. Mam takie zdjęcie z przedszkola, jak jest Wigilia. Co roku się robi z dziecią zdjęcia i wszystkie dzieci są, że tak powiem, normalne. A ja w stroju szeryfa celuję w panią tam w ekran uśmiechnięty z rewolwerkiem, więc ja już byłem zaprogramowany od najmłodszych lat. I potem harcerstwo. Czyli tak klasycznie, z harcerstwo, zloty militarne. Pod moim domem stał czołg w Gdańsku, więc tam się skumplowałem. Te 34 mieliśmy pod domem. Więc dosyć oryginalne dzieciństwo i z tym gościem zacząłem do Darłowa jeździć, do Bornego. Tam śmigłowce, hamery, jeżdżenie czołgami, życie w kurzu, zmiana gąsienic. Takie rzeczy. W harcerstwie jeszcze liny. Potem spędziłem kilkanaście lat na linach. I wymyśliłem sobie, że kiedyś będzie wojna w Polsce, ja to będę jakimś żołnierzem i tak dalej, trzeba będzie podawać morfinę i tamować krwotoki, to muszę się ratownictwem zająć. Autentycznie tak było. Poszedłem do jakiejś grupy ratowniczej, tam było słabo, ale poznałem kolegów z innej grupy, przeszedłem do niej, do grupy ratowniczej w Gdyni, poszukiwawczej. Tam spędziłem 8 lat i dalej psy, liny, kłada mieliśmy. Poszukiwania osób, jakieś tam sukcesy, nawet jedną osobę się udało znaleźć, uratować, ileś tam zwłok znaleźliśmy. Tam też byłem wiceprezesem, 2 kadencje, 6 lat. No i potem, że tak powiem, okres filantropii, wolontariatu się skończył, przeszedłem do zawodowego życia. No i całe życie chciałem być ratownikiem medycznym w wojsku. Musiałem jeszcze przejść przez NSR-y, musiałem zrobić te głupie szkolenia. Wtedy to była tragedia, potem podoficerkę. O podoficerce to już tam ci opowiadałem, że cudem się udało jakoś na tą podoficerkę dostać dla ratowników medycznych. No i w końcu mogłem wymarzony etat znaleźć w wojsku ratownika medycznego. Więc jako, że jestem z Gdańska, to tam w marynarce taki etat znalazłem. No ile czasu spędziłeś w tym wojsku? Po roku już się zawijałem stamtąd, ale dlaczego? Tak się z dnia na dzień nie odchodzi, więc sobie 2 lata tam przesiedziałem w tej marynarce. No właśnie, miałem być ratownikiem medycznym. No i może ty mi teraz odpowiedz, bo takie pytanie mi się nasuwa. Wysłuchałeś tutaj bardzo dużo różnych gości. Jaki ci się rysuje obraz MON-u, wojska? No na pewno nie... Nie było to, co sobie wyobrażałeś, jak tam wstępowałeś i co zresztą nie jeden już tutaj potwierdził. Jakby, nie wiem, czy jest sens, żebym teraz powielał te wszystkie historie, opowiadał.
Słuchałem rozmowy z Borkosiem. Kiedyś miałem okazję poznać Borkosia. Pozdrawiam. I w zasadzie, no szkoda, że nie znałem tej historii, którą on tutaj u ciebie opowiedział chyba rok temu, bo się dowiedziałem, że w zasadzie skopiowałem tą historię. Praktycznie identyczna historia moja i Borkosia. On też odchodził, bo też, że tak powiem, kapral to nie dawał rady wytłumaczyć, jak być powinno. Także ta sama historia. No ale głównym takim powodem tam z marynarki odchodziłem akurat, bo miałem mieć na stanie plecak ratownika medycznego. Każdy ratownik tam powinien mieć. No i kupili mi, ale pusty. Pusty? Pusty. Samą szmatę dostałem. No i potem tam dowódca przepraszał, nie, no to wypełnimy, tam będzie. No i tam po roku się pytam, kiedy w końcu będzie to wyposażenie. On powiedział, że nie będzie. No i tutaj jakby decyzja zapadła. No i potem stwierdziłem, że już do wojska nie chcę iść. Więc tam powysyłałem po całym kraju ankiety. Jedna służba się odezwała. Poszedłem, przyszedł COVID. Znowu tam nic nie robiłem w tej służbie. Ani strzela nie było, ani niczego. Ani ratownictwa. Służba specjalna, tak? Tutaj bym się cofnął do tego, co powiedział u ciebie Liściu, Madliw. Nie mam dobrego zdania o naszych służbach, więc tu zacytowałem. Więc ja też nie mam, więc zawinąłem się stamtąd do Centrum Szkolenia WOT-u. Tam miałem zrobić kurs oficerski, miałem robić kursy TC3. Trzeci zawód, bo ani kursu oficerskiego, ani kursów TC3 nie prowadziłem, pojechałem na Ukrainę. I tak już zostanie, do służb już nie wracam. A na Ukrainie co robiłeś? Więc wtedy pojechałem na kontrakt z włoską fundacją na ambulans. 2 miesiące tam pojeździłem ambulansem, kramator z Zaporożia. Potem pod Izium siedziałem. No miałem takie też ciekawe zdarzenie, że na szpital kaseta spadła. Więc tam było blisko. Trochę odłamków padło do środka. 3 ambulanse skasowane na zewnątrz. Na szczęście ten, którym ja jeździłem, nie był skasowany. No i potem wróciłem do Polski. Próbowałem tam jeszcze raz na kontrakt pojechać, ale, że tak powiem, już nie było dla mnie miejsca. Miejsce pozajmowali tam lokalsi, że tak powiem. No i szkoliliśmy głównie też w Polsce, w naszym tutaj centrum TC3, które z kolegą w Łodzi prowadziliśmy. Kursy CLS głównie. No i prowadzę też swoją firmę szkoleniową, tam pierwsza pomoc, ale raczej będę szedł w stronę kontraktów takich właśnie, żeby gdzieś tam jeździć po świecie jako medyk. No i jeszcze potem parę tych wyjazdów szkoleniowych na Ukrainę zrobiłem. Wracając do Ukrainy, bo miałeś jakieś takie przypadki, bo jak był tutaj Krzysztof Pluta, Wiru, to mówił, że jak miał tam 6 klientów na pokładzie śmigłowca, to jak gdyby spełniło się jego takie marzenie. Trochę chore, ale ich wszystkich dowiózł i tak dalej. Nie? Chore pod tym kątem, że tam, wiesz, rozwaleni ludzie i tak dalej, on ich wszystkich tam ogarnął, dowiózł i tak dalej. No, nie? Sprawdził się. Miałeś takie jakieś, że faktycznie możesz powiedzieć, że byłem w boju, sprawdziłem się? Niestety byłem za krótko tam. Jakbym mógł, to bym siedział na Ukrainie non-stop, ale nie było mi to dane. Miałem mniej pacjentów niż chciałem mieć, bo niestety nie codziennie się trafiali. Nie miałem właśnie takiego masowego zdarzenia, tylko przyjeżdżało po 1-2 gości do nas i potem ich wiozłem 4 godziny na przykład transport albo godzinę, ale czasami w terenie przez pola musieliśmy jechać, więc ciekawie to wyglądało, jak się robi w samochodzie terenowym na pace wszystkie czynności. Więc nie miałem takiego masowego zdarzenia. No ale jakiś taki cięższy przypadek, który wyprowadziłeś? Miałem jeden taki. Jakiego głównie są to? Przyjechał gość. Rany, jakiego zdarzenia? Odłamki. Są? Odłamki. Odłamki, wejścia na minę pułapki, wejścia na granaty z żyłką. Miałem gościa z padczołgu, złamał rękę, więc miałem gościa zawałowca. Czyli też takie zwykłe rzeczy, które się dzieją na co dzień, plus urwane nogi, takie rzeczy. Mieliśmy jednego gościa, takiego, gdzie można powiedzieć, że się tam sprawdziłem. Przywieźli go i kompletnie nic nie było z nim zrobione.
wrzucili gościom na noszę, obok niego wybuchł pocisk artyleryjski i przywieźli go do nas. No i był cały ubrany, zakrwawiony, słabo oddychał. Zacząłem rozcinać te wszystkie ubrania. Znaleźliśmy dwie dziury na plecach. Także miał w tym płucu i w tym płucu odłamek. Saturacja tam bardzo niska. Chirurg, z którym pracowałem, osłuchał go, mówi: z prawej strony nic nie słyszę. Odbarczyłem go. No i saturacja wskoczyła do góry. W tam w ambulansie podałem mu tlen. Ciśnienie miał mega, mega niskie, więc szybkie tam przetaczanie płynów. Mieliśmy tylko płyny. Dowieźliśmy go tam półtorej godziny do tego takiego tak zwanego szpitala naszego Roll One, czyli pierwszy od frontu punkt medyczny taki stabilizacji. Tam co jakieś zabiegi i jechaliśmy do drugiego. To już go dowiozłem, miał saturację tam 95, czyli dosyć dobra. Ciśnienie już miał wyczuwalne na promieniu, chociaż na początku nie miał, czyli zakładam, że tam 110 już tego ciśnienia miał. I następnego dnia, bo nie mieliśmy rentgenu, oni mu zrobili rentgen już w tym drugim szpitalu. Powiedzieli, że trzeba było jeszcze odbarczyć drugą stronę. My tego nie wiedzieliśmy i wtedy właśnie się pojawiła idea, że przydałoby się USG. USG jest teraz takim właśnie złotym standardem, żeby potwierdzić sobie, czy ta odma jest, czy nie. Przyjechałem do Polski, zrobiłem zrzutkę, mam już takie USG, także następnym razem już będę wiedział, czy robić, czy nie robić zawsze. No a skąd pomysł na to, że jesteś prezesem Fundacji Obrona Terytorialna? Więc do tej pory prezesem fundacji był kolega Irek Kaczmarek. On założył w 16 roku tą fundację. Ja de facto działałem tam zawsze zakulisowo, bo byłem w jednej służbie, w drugiej i nie chciało mi się prosić o jakieś tam zgody, żeby być w tej fundacji, więc razem ciągnęliśmy tą fundację. Formalnie w niej nie byłem i teraz jak podchodziłem z tych służb 24, czyli dzisiaj zaraz mija 2 lata, zaczął się ten pełnoskalowy atak na Ukrainę. W naszych celach statutowych mamy też, żeby pomagać za granicą i Irek mówi: to ty przejmij stery fundacji. Uznaliśmy, że będzie łatwiej, jak będę jeździł na Ukrainę, kupował jakiś sprzęt, czy pozyskiwał medyczny i przewoził tam i tam, jako prezes wręczał im ten sprzęt. Więc przejąłem stery fundacji tylko ze względów takich, żeby łatwiej było ten sprzęt pozyskiwać, przekazywać. Natomiast fundacja powstała w ogóle, żeby wspierać naszą obronę terytorialną, nasze organizacje proobronne, nasze wojsko, czy w ogóle szeroko pojęte służby, żeby je doszkalać, żeby podnosić ten poziom. Jak się okazuje, będąc w służbie, ciężko się kruszy ten beton. No ja odkryłem, że mi lepiej idzie wspieranie i zmiana jakaś, lepsze zmiany, wprowadzanie zmian od zewnątrz. Jak już nie przyjeżdżam w mundurze ze stopniem kaprala, to jakoś łatwiej mi się rozmawia tam z przełożonymi czy z Amerykanami. Chodzę sobie na luzie po bazie, przywożę manekiny, robię kursy. Więc to tak w dużym skrócie. Czyli może powiedzmy o tym, jak powstały WOT-y i Fundacja Obrona Terytorialna. Bo tam pan Kubuś coś maczał palce. Było tak. Zrobiliśmy tą pomorską obronę terytorialną, jeszcze wtedy się nazywała terytorialna, potem zmieniła nazwę na narodową. Narzuciliśmy wszystkim kumplom, że muszą zrobić pozwolenia. To jest tak 14-15 rok. I robiliśmy szkolenia. Ja się zajmowałem głównie szkoleniami linowymi i medycyną pola walki. No i to była taka pierwsza, powiedzmy, po, nie wiem, żołnierzach wyklętych, formacja zbrojna, jakaś taka niepaństwowa, nie? W Polsce. No i zbliżały się wybory w 15 roku i gdzieś tam usłyszeliśmy, że Antoni Macierewicz powiedział, że w kampanii, że on będzie ministrem obrony narodowej, jeżeli PiS wygra wybory i że chce zrobić obronę terytorialną. No i tutaj żeśmy usłyszeli to hasło. Więc
znając Irka Kaczmarka, który miał epizod pomagania tam w biurze poselskim w latach chyba 11-12 tam u Antoniego Macierewicza przy robieniu stron internetowych, coś takiego. Więc się znali i mówię do Irka, słuchaj, tutaj jest odsłonięcie pomnika w Gdańsku, będzie, wyczytałem, Antoni Macierewicz, to chodź, pojedziemy do niego i porozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać obrona terytorialna, jeżeli w ogóle będzie chciał ją robić. Więc to było, pamiętam, sprawdziłem 15 sierpnia 2015 roku. Pierwsza rozmowa z przyszłym ministrem obrony narodowej o tym, jak WOT powinien wyglądać. Mówiliśmy, że mamy tu właśnie taką grupę i tak dalej. Wybory wygrali, Antoni został ministrem i pojechaliśmy miesiąc po jego objęciu stanowiska na pierwszą rozmowę właśnie, jak powinien wyglądać WOT. Przywieźliśmy dokument, taki specjalnie zrobiony dla niego w ramach tego największego obecnie wtedy Stowarzyszenia Obronnego obrononarodowa.pl. To się nazywało Krajowy System Obrony Narodowej, gdzie tam wypisaliśmy, co powinno być zrobione. On ten dokument przyjął, przekazał dalej i już jakby szło tym duchem tego dokumentu. Niestety, że tak powiem, patrząc dzisiaj po 8 latach, to tak z 50% może udało się zrealizować tego, co tam próbowaliśmy przepchnąć, więc pomysł fundacji w ogóle zrodził się przy tworzeniu właśnie WOT-u, jak już był szef szkolenia powołany i Irek wtedy rozmawiał z tym szefem szkolenia WOT-u w sztabie głównym Wojska Polskiego i rozmowa dotyczyła tego, jak społeczeństwo może robić zrzutki na sprzęt, jakby była wojna, jak przekazać kłada, jak przekazać noktowizory dla wojska. No i on powiedział, że musi być jakaś właśnie fundacja, jakieś stowarzyszenie, które by robiło zbiórki i przekazywało ten sprzęt dla wojska. I wtedy Irek fundacje mają, założył fundację. Nie rozumiem właśnie, że dlaczego fundacje mają wspierać wojsko. To jest... Sprzętu będzie zawsze brakowało. Sprzętu będzie zawsze brakowało. To zawsze i tak tak było i tak będzie. A jak już ta maszyna z tym WOT-em ruszyła i tak dalej, to w ogóle znalazły się jakieś takie osoby, które się z wami skontaktowały, żeby to tam... Panowie, coś dopingujcie, pomóżcie, albo nie wiem, mamy dla was tutaj jakieś takie zajęcie? Tylko na etapie początkowym. Potem telefony... Już walec wchłonął to wszystko. Raczej umilkły, nad czym ubolewam, bo myślałem, że będziemy mieli większy wpływ na to, jak ten WOT wygląda. No ale to teraz słusznie można powiedzieć, że WOT to jest taki pomysł i wytwór Antoniego, czy jednak to jest oddolna inicjatywa, którą ktoś przechwycił na pewnym etapie? Znaczy z tego, co wiem i nawet przyznał to minister Macierewicz, to na którymś spotkaniu powiedział, że tym pomysłem zaraził go Irek w trakcie tych tam właśnie rozmów 11-12 rok. Natomiast właśnie to, jak przybrał kształt WOT, to już wiem, że jeśli chodzi o oparcie go o kadry z wojsk specjalnych, jeśli chodzi o to, że skupiono się na lekkiej piechocie, na indywidualnym wyposażeniu i szkoleniu żołnierza, a nie na jakiś tam właśnie, że będą mieć chałbice, jakieś BRDM-y, stare stalowe hełmy, bo takie były tam pierwsze pomysły tych pułkowników wszystkich i tak dalej. My też stworzyliśmy później, już na późniejszym etapie, taki dokument w ogóle, co powinien mieć na sobie żołnierz WOT-u, jakie szkolenia powinien przechodzić. Na szczęście przyjęli ten dokument i już tak potem poszło. No ale w tych 50%, które mówisz, że zrealizowali, to co zostało zrealizowane, a co nie zostało i należałoby w najbliższym czasie zrealizować, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje za wschodnią granicą? 8 lat próbowaliśmy przepchnąć jakieś pozwolenie na broń do celów takich, nazwałbym to, wojskowych. Nie udało się, nie dopisano żadnego pozwolenia. Przede wszystkim pozwolenie, które byłoby wyłączone ze zdawania broni w czasie stanu wyjątkowego i
czasu W. Na dzień dzisiejszy może być tak, że nam każą to wszystko grzecznie odnieść na policję, oddać terenówki i wtedy ty i ja zostaniemy bez samochodów, bez giwer i dostaniemy jakiś przydział do okopu. I chcieliśmy zrobić coś, żeby były wyłączenia od tego, tak? Nie ma żadnych wyłączeń, nie wiem nic o tym. To się nie udało. Nie mamy tego zagwarantowanego. Jeśli chodzi o oparcie kadry o wojska specjalne, to też się udało połowicznie, bo część kadry jest po wojskach specjalnych, część kadry nie jest po wojskach specjalnych i dalej mamy jakieś tam zapędy typu pastowanie butów i robienie kwitów. A jakie jest twoje zdanie na temat tego, że wociaki w tak krótkim czasie zostają na przykład oficerami w kontekście tych wszystkich ludzi, którzy tam ileś lat muszą studiować, żeby zostać oficerami? Jak to później rzutuje na te relacje w wojsku? Znaczy nie wiem, czy wociaki, bo ogólnie jest problem tych legii akademickich i mam koleżanki właśnie na medycynie, które w 2 tygodnie zostawały jakimiś tam kapralami. Były kursy NSR-u, że w miesiąc się zostawało oficerem, czy w 3 miesiące. Więc tu nie wiem, czy to jest taki zarzut do WOT-u, bo w ogóle były takie kursy, szybka podoficerka, szybka oficerka. To już za NSR-ów było. Na pewno takim nieciekawym to było tutaj ten z sił powietrznych opowiadał, że na potrzeby sił zbrojnych można zostać. Tutaj zapis. Porucznik wchodzi, wychodzi major. Słyszałem takie historie. Zapis. No to nie jest dobre, bo ja też jestem raczej za tym, żeby był konkretny opis, jakie warunki trzeba spełnić, żeby kimś tam zostać. A nie, że na potrzeby sił zbrojnych ktoś może zostać jutro kimś tam. To nie budzi potem respektu. Jakbyś był takim głównym decydentem, nie? I faktycznie teraz ktoś by się do ciebie zgłosił, żeby coś takiego tworzyć, nie? Zamysł obrony terytorialnej, czy wojsk obrony terytorialnej, to od czego byś zaczął? Od dania ludziom wędki, czyli przede wszystkim zrobiłbym te wyłączenia w ustawach. Są problemy w niektórych służbach, żeby wydać te zaświadczenie o odbyciu szkolenia, żeby zrobić sobie pozwolenie na broń, więc to bym ukrócił, że wszyscy, którzy przeszli przeszkolenie, od razu z automatu mogą sobie potem robić to pozwolenie, ćwiczyć ile chcą na tej broni. Wrzuciłbym w karty mobilizacyjne, wysłałbym przede wszystkim, żeby ludzie w Polsce wiedzieli, gdzie mają mobilizację, bo nie wszyscy mają karty mobilizacyjne. Więc powinni wiedzieć już dzisiaj, gdzie mają mobilizację, jaki przydział, żeby mieli jakiś wpływ w ogóle na to. Do tego bym dorzucił, żeby broń prywatną, którą mamy, która spełnia, powiedzmy tam, standardy natowskie, żeby można było jej używać też właśnie służbowo, czy tam na mobilizacji, czy na ćwiczeniach wojskowych, a nie, że nam zabiorą tą broń i dadzą nie wiadomo komu i po co. Ale to mówisz o jak gdyby tych ludziach już dorosłych, nie? A jakbyśmy wzięli dzieciaki. No to jest całe zagrożenie, wiesz, temat, zagrożenie związane z tymi wartościami, z wychowaniem, z WF-em i tak dalej, nie? Bo tutaj mi się wydaje, że tu by trzeba zacząć robotę robić. Mamy też opracowany cały system, jak powinny być w szkołach dzieci szkolone od najmłodszych lat, czyli tam w wieku 8 lat zaczynamy od takich rzeczy, jak przejść przez ulicę i tak dalej. To wszystko powinno być, ale ta wiedza powinna rosnąć. Także taki 16-latek ma już wiedzę na temat jakichś tam tamowania krwotoków, może łączność jakaś, czego na radiu nie mówić, takie wszystkie rzeczy to już w tym wieku młodzież powinna wiedzieć. Przede wszystkim, że są obywatelami, którzy nie mają tylko praw, ale mają też obowiązki. Jest w konstytucji też taki obowiązek obrony ojczyzny. No i w wieku 18 lat jestem za tym, żeby obowiązkowe było przeszkolenie wojskowe. Ile by miało trwać takie przeszkolenie wojskowe? Ja bym nie schodził poniżej tej 16. Czyli te 16 dni, które teraz WOT robi, to jest takie, no chyba nazwałby to minimum z minimów, nie? Czyli tam jest to
przeszkolenie raczej jest takie sfokusowane na obsługę broni, działanie w grupie, pierwszą pomoc. No i to są takie, powiedzmy, trzy rzeczy, które na pewno każdy musi znać. No i... Jesteś za zasadniczą służbą wojskową? Przywróceniem? Nie jestem za służbą, jestem za szkoleniami. Sam źle wspominam służbę. Służba kojarzy mi się z regulaminami i z musztrą i z trzymaniem jakichś tam wart i marnowaniem czasu. Ja myślę, że 18-latek, który idzie na komisję wojskową, dostaje książeczkę, że jest żołnierzem rezerwy. Może sobie, wychodząc tą książeczkę, gdzieś tam wywalić do śmietnika, bo za tym nic nie idzie. Powinien z tą książeczką od razu dostać jakiś zestaw e-learningu, który musi zrobić, bo za miesiąc, dwa, gdzieś tam w wakacje jedzie na obowiązkowe przeszkolenie. No i wgrywany na tą płytę główną jest taki BIOS, że później przyjdzie mobilizacja i dostajesz taką płytę główną, to tam już coś jest nagrane, tak, na tą płytę główną. Możesz tam jakiś system operacyjny wgrać. No i ten gość już umie trzymać ten karabin, umie zatamować kwotok, wie, czego na radiu nie gadać, wie, jak się działa w grupie. Gdzieś tam nie załamie się psychicznie, że trzy dni gdzieś tam korzysta z latryny i nie ma tam telefonu, papieroska i tak dalej. Więc to myślę, że każdy obywatel, mężczyzna, 18-latek powinien przechodzić. 16 to jest minimum. Dobrze, żeby to było, nie wiem, 3 tygodnie, 4. Będą chętni na takie szkolenie? Ja już nie wierzę już po tylu latach, gdzie zachęcałem ludzi do darmowych szkoleń z pierwszej pomocy, do darmowych szkoleń z strzeleckich nawet, czy tam proobronnych. Za mało jest tych chętnych. Także ja już wierzę raczej w to, że to jest obowiązek. A jakbyśmy na przykład wykorzystali TikToka do tego, żeby, wiesz, troszkę przewartościować ten obraz w tej komórce? Myślisz, żeby to wyruszyło? Nie wiem, czy znasz ludzi, którzy zarządzają TikTokiem. Z Chin są. No i właśnie cały to jest osobny temat, co nam serwuje TikTok, co robi z naszej młodzieży. I tu się świetnie, takie jest fajne polskie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie. I tutaj Chińczycy, myślę, że są mistrzami w tym temacie. Bo polecam taki kanał Joey B versus World, gdzie on pokazuje właśnie wpływ TikToka, wpływ social mediów w taki humorystyczny sposób, ale no jest to obraz pewnej takiej tragedii. Chińczycy świetnie wykorzystują w ogóle technologię i te social media, żeby w zasadzie taki pewien rodzaj dywersji przeprowadzać na tym zachodnim świecie. No i Kongres Stanów Zjednoczonych sprawdził, co pokazuje TikTok na telefonie zarejestrowanym w Chinach i co pokazuje na zarejestrowanym w Stanach. Można to odszukać na YouTubie. No i tam konkluzje są takie, że ten chiński telefon promował wartości, promował wiedzę, służbę. Zostań naukowcem, zostań strażakiem, zostań żołnierzem, muzykiem, zostań chemikiem, fizykiem. Tu masz same mądre rzeczy. Tak? No i potem sprawdzili ten amerykański. No ale tam już nie było takich rzeczy. Było traf sobie parówką do buzi, zrób fikołka, czy tam jakieś takie rzeczy. Bzdury generalnie. Generalnie to sieczkę z mózgu robi, można powiedzieć, ten TikTok, do tego stopnia, że na przykład Pentagon zabronił wszystkim pracownikom oczywiście instalowania tego jako narzędzie szpiegowskie, ale zabronił też wszystkim członkom rodziny pracowników Pentagonu instalowania tego w ogóle. To o czymś to świadczy. Nic dobrego z tego TikToka generalnie poza Chinami nie wynika. Mało kto o tym mówi. Powinniśmy więcej o tym mówić. W ogóle o fake newsach, w ogóle o zjawisku dezinformacji. No właśnie, to jest takie nowe rzeczy, które powinny wejść chyba w taki, można powiedzieć, jeden z tematów obrony terytorialnej i tak dalej. No to jest taka trochę wojna w sieci.
W ogóle... O stan umysłu. W ogóle... Było bardzo dużo takich organizacji, jak jeszcze był Związek Sowiecki. Organizacja NIE, która miała za cel właśnie podtrzymanie na duchu, podtrzymanie wartości narodu polskiego, przeciwdziałanie propagandzie sowieckiej i tak dalej, i tak dalej. No i możemy sobie zrobić kopię w klej dzisiaj, że to zjawisko decepcji tak i tak dalej, oszukiwania ludzi, że sami wpadają na jakieś tam fantastyczne wnioski, bo jest im tak serwowana informacja, dezinformacja, fake newsy, no i karmienie tej młodzieży właśnie tymi wszystkimi głupotami. Wartości są zatracane. Postawy społeczne zanikają. Nawet jak policja, tutaj z tego mojego podwórka ratowniczego, policja robi taki eksperyment, bo jest mandat za nieudzielenie pierwszej pomocy. Jak się człowiek nie zatrzyma samochodem i robią taki pozorowany wypadek. Zazwyczaj jest to motocyklista, któremu sika z nogi tam krew. No i ta pozoracja jest tak zrobiona, że jest wymuszone, że jadą ci kierowcy tak w miarę powoli i jakby muszą to zobaczyć. Nie ma opcji, że nie spojrzą. No i policja sobie liczy, bo ten każdy samochód, który się nie zatrzyma, jedzie dalej, tam już czeka policjant z mandatem, nie? No i co wyszło, że statystycznie co który samochód się zatrzymuje? Nasz wspaniały polski naród. Co 37 auto, co 54 auto. A ci wszyscy kręcili? Znaczy to już nie wiem, czy kręcili, czy nie kręcili, ale obraz jest bardzo, bardzo kiepski. Że ze statystyk policyjnych wynika, że mało kto chce się zatrzymać, udzielić pierwszej pomocy. Ale z czego myślisz, że to wynika? Że to jest taka właśnie od tych najmłodszych lat ten telefon, te bzdury w internecie? Nie, to nie jest jakby kwestia telefonu, no bo większość kierowców nie miała telefonu za dzieciaka, tak jak ja. Bo telefony weszły, te smartfony, jak ja tam miałem, nie wiem, z 20 lat. Tak? Komputery weszły, jak miałem 12-13 lat. Także... Wiesz, ja mam takie wrażenie, że też trochę jak zatrzymujesz się tego wypadku, to już trochę prosi się o problemy. Już później to będzie, nie? Ja myślę, że ludzie są skupieni na sobie, że nie wiedzą, nie interesowali się pierwszą pomocą, to wyjdą, pobrudzą sobie tam ciuchy. Od tego są inni ludzie, tam się ktoś zadzwoni, ktoś tam przyjedzie, ktoś to zrobi. To jest jedna, ja nie jestem od to tego. To jest jedna strona, ale też jak gdyby już, nie wiem, udzielasz tej pomocy i możesz zrobić, popełnisz błąd, nie? To później są te kroki prawne i masz nieprzyjemności, nie? To też jest takie, wiesz, musisz iść na tą policję, wyspowiadać się tu, tam i tak dalej, nie? Przez to tylko, że komuś pomogłeś. Jest coś takiego w głowie, nie? Bo tak jak mówisz, nie? Po co mi to? Ja jako ratownik od najmłodszych lat nie rozumiem tego w ogóle, że można gdzieś tam przyjechać, nie udzielić komuś pomocy. Ja chyba jestem złą osobą, żeby mi zadać to pytanie, co myśli człowiek, który nie udziela pierwszej pomocy. Albo nieraz masz na autostradzie, jest, nagle jedziesz, jest korek. Nie? Jeśli okazuje, że korek jest z tego tylko powodu, że oni wszyscy zwalniają, żeby zobaczyć, co na drugim pasie właśnie tam wiesz. No nawet jest taki słynny, gdzieś tam na YouTubie można odszukać, że w Niemczech chyba się wkurzył już policjant, zatrzymał jeden samochód, bo właśnie zwolnił, kręcił, to go wyciągnął z samochodu, zaprowadził do zwłoki, mówi kręć, kręć, masz, możesz kręcić. Ten gość się zawstydził, schował ten telefon. To po co zwalniasz, po co kręcisz, jak teraz nie chcesz kręcić? Jest taki słynny filmik sprzed paru lat. No ja nie wiem. Ja myślę, że ludzie tak bardzo skupiają się na sobie. Jakieś takie zjawisko. Ja wiem, czy to jest nowe w ogóle zjawisko. No to jak przywrócić te wartości? Samolubni są ludzie, nie? Jak przywrócić te wartości? Kościół też trochę odchodzi do lamusa. Właśnie powiem tak. Ja jestem zdania, że już nie przywrócimy w ogóle tych wartości, że te czasy pokolenia tam Kolumbów, Orląt, że to harcerstwo, że też na tutaj właśnie cały ten twój kanał, tutaj ten cały podcast raczej idzie w tą stronę, że społeczeństwo jest raczej w regresie, a nie w progresie. Jest zjawisko tego autyzmu elektronicznego. Mamy już to, nie? No ale wiesz, mamy już jakąś tam wiedzę, stan świadomości i tak dalej. Już dobra, o nas możemy zapomnieć, nie? Już nasze pokolenie tam będzie jeździć i tam sobie filmować, nie zatrzymywać się, ale mamy na przykład dzieci, nie? Tam już
nasze pokolenie ma tam dzieciaki w wieku powiedzmy 5, 10, 15 lat, nie? Jest czas, żeby coś zacząć robić. Ale z kolei szkoła, nie wydaje mi się, że szkoła idzie jak gdyby aktualizuje ten program edukacji w kontekście nawet by TikToka, internetu, właśnie informacji i tak dalej, nie? Rozmawiałeś tutaj o sporcie, o treningach, jak te dzieciaki ściągnąć na sport. Ja nie widzę tak za bardzo szansy, jak wyciągnąć teraz dzieciaki od tych telefonów, od tych komputerów i jak ja często uczę dzieci, czy to gdzieś tam na nartach, czy tam właśnie pierwszej pomocy. Wszystko, co ja mam dzieciom do zaoferowania, tak z mojego doświadczenia, jest dla nich słabe i mniej atrakcyjne niż to, co mają w tym telefonie. Ja mam wrażenie, że jak uczę czegoś dzieciaka, to zabieram mu ten cenny czas, który on w tym momencie, on tam w głowie gra w tą grę dalej, a ja mu tutaj w zasadzie odrywam głowę od tego monitora i zawracam gitarę, nie? Ja już nie widzę. Ja jestem pesymistą, jeśli chodzi o to, że zbudujemy społeczeństwo takie obywatelskie, że ludzie przyjdą na szkolenia, że namówimy ich. Mi się wydaje, że powinniśmy raczej rozmawiać o tym, co taki właśnie żołnierz rezerwy, jak ty i ja, może zrobić, jeżeli w ogóle chce, jeżeli słucha tego podcastu, zastanawia się i raczej tych ludzi wesprzeć, żeby oni potem pomagali temu społeczeństwu, jak nie daj Boże, przyjdzie jakiś kryzys, to po prostu będzie więcej takich gości jak my, natomiast ja nie wierzę, że będzie ich dużo. No właśnie. My jesteśmy ostatnim ofikanie. Znaczy, nie no, są młodzi, ja szkolę też takich 18-latków, którzy wyłamują się z tego, nie instalują tych TikToków, nie chcą być tymi takimi współczesnymi, nie płyną z prądem, o, może tak, mają jakieś wartości, czy to wyniesione z domu, czy po prostu sami doszli do takich wniosków. No jest trochę takich ludzi, że świat wirtualny, którym dzisiaj ludzie żyją w tym świecie wirtualnym, że mamy zawsze ciepełko, zawsze jest prąd, prąd będzie zawsze, zawsze będzie pokój i możemy żyć sobie, nie interesować się kryzysem. A nie zastanawiaj się na tym, jak na przykład ten świat właśnie wirtualny wykorzystać do tego, żeby zarażać tych młodszych i sprzedawać te wartości, które właśnie Chińczycy na swoim rynku sprzedają swoim dzieciakom, swojej młodzieży? Pełno jest takich szablonów, żeby to zapożyczyć. Trzeba mieć media. Mamy media. Właśnie teraz jest lekkie przepychanie się, kto będzie je miał. Mamy bardzo małe media. Szkoda, że nie mamy zasięgów typu 10 milionów właśnie. No to jest ciężki temat. Jak wygrać z TikTokiem? To jest w zasadzie taka rozmowa. Jak wygrać z Facebookiem? Jak wygrać z Instagramem? My nie mamy tych algorytmów, które wrzucają treści. Promują. No, nie wyskoczy takiemu 16-latkowi, czy tam dziewczynie, która ma 13 lat, kurs pierwszej pomocy albo... Więc ja to widzę słabo. Miał być pozytywnie, a jest strasznie negatywnie. Słuchaj, no rozmawiałeś tu ostatnio z Witoldem Gadowskim i doszliście do takiego wniosku, do którego ja z Irkiem doszedłem w zasadzie w tym samym dniu, też mieliśmy bardzo podobną rozmowę, że musi chyba przyjść jakieś wyzerowanie i jakiś kryzys i jakaś wojna, żeby ludzie się z tego takiego życzeniowego myślenia, z tego takiego życia pod kloszem jakoś obudzili, bo ja nie widzę możliwości, żeby ogół społeczeństwa sam... Znaczy, mija teraz 2 lata od pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Za miesiąc będziemy mieć drugą rocznicę. Ty i ja chyba nie widzimy, żeby jakoś społeczeństwo się ogarnęło, zmieniło priorytety. Nie, już się przyzwyczaili wszyscy do tej wojny. Na początku w trzecim miesiącu już. Tak. W trzecim miesiącu już ważne było, jaka jest promocja na koszulki gdzieś tam w jakimś sieciówce.
A pierwszy tydzień to było, gdzie mam się wyszkolić, kurczę, tam ze strzelania, pierwszej pomocy. A 3 miesiące później, już wiem po moim otoczeniu, że po 3 miesiącach to już było nieważne. Chociaż, jak ja to powiedziałem do jednej osoby, Ruscy są bliżej, a ty już odpuściłaś, nie? A myślisz, że jako facet, który zajmuje się wewnętrznym bezpieczeństwem, grozi nam faktycznie wojna? Tutaj ja jestem małym gościem, żeby rzucać takie hasła, więc lubię się odwoływać do tego, co znajduję w internecie. No i jest akurat 3 tygodnie temu była rozmowa z szefem BBN-u w Radiu Z i on mówi, mamy 3 lata. Jakby wierzę w te informacje, które ma BBN, oni współpracują z Amerykanami, Amerykanie mają swój wywiad. Wierzę w to, co mówi Putin, na razie się sprawdza to, co mówi, czyli jak mi wszyscy znajomi mówią, wojny nie będzie w Polsce, a Putin mówi, wojna będzie, to ja się pytam, kim ty jesteś, żeby mówić, że co, że Putin kłamie? Jakby bardziej wierzę Putinowi niż przechodniom na ulicy. Putin w tej chwili mobilizuje jakby już kompletnie przestraja całe państwo na wojnę. 1 200 000 armii zawodowej chyba chce powołać. No, do służby czynnej może tak, żebym tutaj był poprawny. No i ten szef BBN-u, polecam każdemu sobie odnaleźć tą rozmowę, mówi o tym, przychodzą następne ćwiczenia Zapad, chyba w 26 rok teraz przypadnie. Zbierają się żołnierze na Białorusi. Co robimy? Znowu będzie wtedy zdryw, wszystkie agregaty znikną ze sklepów, znowu wszyscy obskoczą wszystkie strzelnice. Ale to już będzie późno. To już będzie późno. Myślisz, że jako Polacy zaczniemy w końcu wyciągać wnioski z tego, co się dzieje dookoła nas? Widzę to słabo. Widzę to słabo, nawet widzę to. Próbujemy teraz łączność cyfrową, tam świadomość sytuacyjna, są te takie aplikacje, mapy, gdzie w rzeczywistym czasie widzimy wszystkich naszych kolegów. Możemy rysować, tam wysyłać sobie to. Swoja łączność. Próbujemy to zaaplikować tam do wojska i... Słabo. Ciężko. Znaczy tam oddolnie mocno to idzie, ale góra jakoś nie jest zainteresowana. Słyszałem, że na Ukrainie mają coś takiego jak takie aplikacje wojenne. No tak, oni mają właśnie Krupywę, a NATO używa ATAK, czyli Android Tactical Awareness Kit. Polecam już dzisiaj wszystkim pobrać. Wersja cywilna jest za darmo. I tam wszystko jest napisane? Gdzie się zgłosić? Co robić? Nie. To jest aplikacja, która ma bardzo dużo jeszcze dodatkowych aplikacji. Typu, że można oglądać z dronów, wideo tam wrzucać, ale na tej mapie można rysować, zaznaczać punkty i to wszyscy widzą na swoich telefonach. Natomiast ważne jest to, że na terenie wojny nie ma BTS-ów, już GSM nie działa, nie ma prądu, nie ma łączności. Radii się raczej nie używa, bo wtedy mocno nas ekspozycja tego... No jesteśmy taką latarnią, tak? Jak wciskamy tam guzik na radio, więc używa się bardzo słabych radii. Teraz to są takie tak zwane mesh tactic. Każdy ma takie małe radyjko, bardzo słabe. One się łączą w taką sieć i mamy swoją taką sieć bardzo słabych radyjek. One sobie wysyłają praktycznie SMS-y. Ale na tej mapie mamy wtedy swojego czata. Możemy sobie wysłać wiadomość. Możemy wszystkim narysować. Tu są, nie wiem, Ruscy. Tu jesteśmy my. Tu jest punkt zbiórki rannych. Pierwszy, tu jest drugi. I to jest dosyć łatwe. Więc teraz... Szkolimy się z tym. Jeżeli przyjdzie nam w ogóle kiedyś walczyć, no to jacyś Amerykanie się tu pojawią, chociaż przypuszczam, że w momencie, jeżeli u nas byłby konflikt, to raczej już będzie konflikt też na Pacyfiku. Amerykanie mówią, my musimy działać tam, no bo Japonia, Korea sobie nie poradzi bez naszej pomocy, a was tu jest dużo. Macie tutaj Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Rumunię. Poradzicie sobie, więc tutaj tam coś tam wam przyślemy. Ale radźcie sobie sami. Więc jeżeli będziemy działać z Amerykanami, to wypadałoby też
kojarzyć te aplikacje, znać alfabet NATO, znać język angielski, żeby z tymi wszystkimi żołnierzami natowskimi się w ogóle jakoś dogadać, żeby na radiu coś tam, może wezwać ewakuację medyczną. No i... Czyli coś się dzieje, można powiedzieć. Jakbyśmy mieli kończyć tą część. Ale to idzie w tych naszych służbach jak... Ale idzie. No idzie, bo pasjonaci pchają to od dołu. Dlaczego właśnie się zastanawiałem, zawsze ci pasjonaci zawsze muszą iść od dołu, nie? Dlaczego nie ma pasjonata decydenta? Faktycznie trzeba zostać już politykiem? Wiesz co? Trzeba zostać... Czy pasjonat musi zostać politykiem? Żeby przepchnąć swoje racje. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, no bo pasjonat nie chce zostać politykiem. To jest ciężki temat, bo o politykach też już tu było dużo powiedziane. Ale to jest w różnych książkach. A propos, mam właśnie taką książkę dla ciebie i tam jest napisane... Może od razu jest to dobry moment, żeby... Tej pozycji nie masz? Kontrwywiad. Nie mam. Polecam wszystkim tą książeczkę. I tutaj masz, że raczej politycy są laikami w zakresie bezpieczeństwa Polski. No, jakby bezpieczeństwa kraju. Zgadzam się z tym. Do polityki idą specyficzni ludzie. No, mamy jednego tutaj. Może spróbował swoich sił, pasjonat. Kto taki? No kto poszedł do polityki? Znaczy, próbował. Nasz gość? Twój najlepszy kolega. Tu chyba pierwszy podcast z nim miałeś. No intencje były dobre, słuszne. Nie no, ale dostał się? Nie. Tam, ja nie wiem, czy pasjonat się dostanie do polityki. Trochę w tej polityce jest tak, że jak mówisz prawdę, to ta prawda nie jest popularna. Ja nie wiem, czy gdybyś ty chciał pójść, czy ja, to ja tego... Też widzę to słabo, że my się tam dostaniemy gdzieś. Bardzo dziękuję za tą część. Moim waszym gościem Jakub Osipow. Widzimy się w kolejnej. Będziemy dalej rozmawiać o obronie terytorialnej. Dzięki.